Tylko Polska! Tylko Polska! Tylko Polska! Tylko Polska! Proszę Państwa, przede wszystkim dziękuję, że tutaj się pojawiliście w obronie Czerwonej Polski. Chciał wyjaśnić, co się dzieje, ale nie mogę. O godzinie 11 wszystkie ośrodki przestały nadawać, antena została odcięta. Nie mamy żadnej informacji, nie było żadnej konferencji prasowej, która by wyjaśniła, co tak naprawdę się stało. Wszystkie programy informacyjne, w tym Teleexpress, Panorama, Dwójkowa i Wiadomości dzisiaj się nie ukazały, choć ze swojej strony mogę zagwarantować, że wszystkie zostały zrealizowane, bo zarówno tutaj w telewizji Katowice cały czas działamy, robimy to, co możemy, wrzucamy do internetu, dziennikarze pracują i dokładnie tak samo jest we wszystkich innych programach informacyjnych. Panorama dzisiaj, na przykład Panorama, została nagrana, wszystkie materiały zostały zrobione. Była próba emisji, tyle że poszło to, mówiąc kolokwialnie, w kosmos. Sami czekamy na jakiekolwiek informacje, na wyjaśnienia, co się stało. Teraz z naszej strony możemy jedynie powiedzieć, że z przyczyn niezależnych od nas tak się dzieje, nie nadajemy. Sami czekamy na wyjaśnienia. Ja mam pytanie, czy wam jest potrzebna jakaś ochrona tuż przed stacją? Nie. Nie jest potrzebna. Nie, doskonale sobie radzimy sami. Będą nowe, w cudzysłowie, wiadomości na TVP, które poprowadzi pan redaktor Czyż. I to będzie ta prawda, którą oni całą dobę do nas gadają. Człowiek już nie będzie miał możliwości wyboru, tylko my i nasze rodziny będą oglądać to samo, do poszukania. To, co mieliśmy 8 lat temu po kokardzie. Do tego doprowadzili koledzy z Pomorza, pan Budka, nieodrodny syn ziemi śląskiej, który pewnie już zasłużył sobie na miano zdrajcy. I Czyż też jest to. Ja wiem! Stąd. Oczywiście, stąd wylas. Przygotowujemy się do tego najpiękniejszego czasu w roku, ale jak zawsze takie zamachy odbywały się w grudniu, przed świętami i za komuny i teraz dokładnie tak samo. Nie możemy pozwolić na to, żeby się poddać, żeby nie widzieć, co się dzieje. Musimy walczyć o Polskę. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, swojej opinii. Każdy ma prawo do swojego wyznania, do swojej narodowości i nie możemy pozwolić na to, że tolerancja dotyczy tylko obcych kultur i obcych religii. Musimy walczyć również o naszą polską kulturę. Tu jest Polska! Walczymy o polską telewizję. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Będzie TVN2 i o to chodzi. I wtedy będzie przekaz, jak jest dobrze, jak jest wspaniale, jak nowe urbany będą. Nie dowiemy się nie dowiemy się nic z najmniejszej krytyki. Przepraszam, o działaniach rządu, ministrów, absolutnie nic. Nie chodzi o słowa krytyki. Telewizją miały przed te ołtarze zanosi błaganie ojczyznę wolną raz nam wrócić, Panie.